Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider Custom The Lost Secret of Egypt. Jest ze mną Grzesiu. Jestem i mam czarny ekran. Czarny ekran? Jezu, a nie, dobra, mam. Nie wiem co się zadziało teraz. No już jest, jestem. Aha. I co, ciśniem? No tak. Luśniem, bałuśniem. Jest tu walka jakaś. No, tak myślałem, a mi miga oksygen, kuźwa. Ja pierdziele, i co? Aha, tu są... okej. Kto tutaj jest? Można go zabić? Tobek? A sopka można... Nie te... No coś tam można, ale strasznie słabo mu to schodzi. Ale przecież tutaj powietrze się regeneruje. Dobrze, tylko że strzelasz do niego? Nie. Sama mu energia schodzi, nie wiem o co chodzi. Jak mu schodzi sama? No sama mu schodzi energia. No ale czemu mu schodzi sama? A mi nie schodzi. Wiecie, może mogę wejść w te portale. A, rzeczywiście, sama mu schodzi. Ja nie wiem, jak to schodzi. Jak to działa, nie? Jak to działa, nie? Nie wiem, co chodzi, ale sama mu schodzi. No dobra, niech mu schodzi. W ogóle tu jest pełno tych rycerzy. Co chodzi z tym? Ne. A może by tak... My nie mamy granatnika, nie? Nie. O, tutaj ktoś naboje zostawił. W ogóle są pokrywane rzeczy po bokach. Mogę zapisać? Mogę. W ogóle co tu jest napisane? Try to avoid this bolt, coś tam... Aha, no żeby uniknąć jego tych strzał. Aha, po prostu try, dobra. Anci, no zanim zostanie, wiesz, dobra. Pokonany, nie? Aha, może on się dusi też. Nie można w to w środkowe wejść. Aha, ale może on się dusi też. Może o to chodzi, że się dusi. Ja niechcący wpadłem w to środkowe i mnie zabiło. Aha. Niechcący. Chciałem zobaczyć, czy to działa. A to takie trochę dziwne jest, będziemy tak latać tutaj? Pełno przeciwników się pojawia i... Nie wiem, dziwne. Nie rozumiem w ogóle, nie rozumiem w ogóle mechaniki tej walki. No każą tylko unikać, no dobra. Zbieram tutaj sobie te rzeczy, które oni pozostawiają. Ja na razie nie zbieram, pozbieram sobie jak on zginie. Nie A wiem. Wiesz, czy czasem nie uciekniemy stąd? Nie wiem. Bo zabijam tych przeciwników takich, których można, no. Rycerzy nie. Zawsze to jakaś kasa, nie? No i koniec. Sobek has defeated. Tak? Is defeated. No nie, jeszcze sobka mam. Pewnie, czy można by było tego sobka tutaj na środek, czy on omija ten środek? Czy idzie przez ten środek? Sobek omija. Dobra, omija. W ogóle stanął w miejscu, wiesz? Dziwne. On stoi sobek. W miejscu. Trochę straciłem na niego naboi niepotrzebnie, no ale dobra. Ale to co, możesz... my idziemy teraz na ten środek? No nie wiem, ja jeszcze go mam. Aha, jeszcze muszę no to idę na środek. Idź, zobacz co to za portal. Spali jakiś. Mnie, bez sensu. Aha. Więc nie wiem, a są jeszcze rycerze? Są. Więc hello. Nie wiem o co chodzi. No dobra, sobek. Dead no. I teraz tak, rzeczywiście stoi. No otworzyły się tylko te drzwi, no nie? No to idziemy. Które się otworzyły? Z napisem. Aha, okej. Okay. A, to był Wonkroy. O, cutscenka. O, poczekaj, to cicho. It? Come in, Mara. I've been expecting you. Do not fear. I need the lost secret of Egypt that you hold, and would be grateful if you give it back to me. And in return? You will be the queen of the land of the dead, and all around you will bow before you, treat you as their goddess. You will have as much gold as you desire, and we will live for eternity. Wow, seems a perfect deal. But you owe me one more thing. The ancient inscriptions. We'll see about that. Go to hell. 42 na 60.
34 na 60. To jest wykorzystana taka scenka, no nie? To zrobiona, tak przerobiona. Tak, z tej takiej wiem, o jaką ci chodzi. To jest wszystko to samo, tylko że zupełnie w innych klimatach. Nie wiem, że będziemy się wspinać po piramidzie, bo dostanę się piramida. I chrabąszcze. Chrabąszcze i skorpiony. Tak. Giza, Egipt. No dobra, ale my jesteśmy zachwyceni? Że znowu jesteśmy, cały czas w sumie jesteśmy w Egipcie, ale że znowu jesteśmy na zewnątrz. No zobaczymy, no może być coś innego. O nie, już jest jakaś akcja. A, rycerze nocy. Dobra, rycerze nocy, tak? Celuj w te serce, no nie? Znaczy no, ja wiem, tylko... Kościół. Nie za bardzo powiem ci, że słyszę te ich stękania. O, jest. Czy oni coś zostawiają? Nie. Uzików ich biorę, a pierdziele to. Ja na razie ze zwykłej, bo trochę mam naboi z tej zwykłej, więc wypadałoby wykorzystać. Z uzików szybko idzie. Nutka tych takich sowy i takich odgłosów z piątki z Irlandii. Tak? Aha. Mhm. Jest, dobrze. Jest. Tak, teraz słyszę. No, rzeczywiście. Uwielbiam to. No to jest dobra nuta. Dobry podkład. To jest wszystko tak pomieszane, muszę ci powiedzieć, wiesz? No, wykorzystał wszystko, co się da. Słuchaj, no nic tu nie ma, tylko naboje były. Więc wchodzę do tej piramidy, tak? Jeden zostawił w ogóle naboje. No właśnie, jeden zostawił naboje. I tyle, nie? Więcej nic nie było? Nie, nic nie było więcej. Więc czy to ma znaczenie, w którą stronę wejdziemy? Lewo, prawo? Ja sobie przygotuję w ogóle... Aha... Widzisz... Okej, ja sobie w ogóle przygotuję Uzi, żeby było. O, ja mam tutaj... Jest to znaczenie lewo, prawo? Nie ma znaczenia. Chyba tylko na tyle na prawo są flary tam po drodze. Aha, no to wezmę. Mhm. No dobra, dwa przyciski, które otwierają przejście. Super. Bardzo to ciekawe jest. A coś na górze? Nie, czerwone niebo. Dobra. Tu? Co wy tu macie? Kurde, jakieś strzałki, tak? Znowu jakieś zagadki. Oj Boże, nawet nie mów. O Boże, co to za strzałki? A tego nie się nie przesuwa tych? No przesuwa się chwilę, no daje na żuczka. Nie. Na żuczka, no tak, też mi się to wydaje. Umysłu na to. Co za tym jest? Za tym też jest żuczek. Aha. Za tym też jest żuczek. Aha. Dobra, na ten środkowy filar można skoczyć. Żeby się przenieść na drugą stronę. No tak. I teraz ewentualnie co? Na drugiej stronie, po drugiej stronie też to zrobić? Teraz trzeba tylko tak, no tylko że na który? Tylko że tam też jest żuczek. I tu no i tu jest. No to ja tam wbiję tym razem. Czy to coś zobaczę na te dwa środki, między strzałkami to zrobię. No zobacz. No coś się zadziało. Tak? Tak. Między strzałkami, jak zrobisz, to się zadzieje. Tu są jeszcze naboje. No tutaj mi pokazuje wrota główne. Mhm. Czyli pewnie trzeba tak, jednocześnie na środki, a później jednocześnie na końca. Tak mi się wydaje. Tak, bo... czekaj, czy ja to zdejmę? Jak to zdejmę, to opadnie? Bo wysuwają się klocki. Nie, dobrze. Dobrze mówisz. To chyba... Znaczenia. Pokazać, co się stało? No, na środku no, się to do góry podnosi. Się, tak? A teraz można to w tamtą i to nie obniży się? Nie obniży się. No to git. A rzeczywiście pojawiają się wrota. No to nic skomplikowanego tak naprawdę. A. Nie wiem, po co te strzałki. Kurde, długi nam ten custom wyjdzie. Wiesz? No to już jest nasz, który? 14 odcinek teraz. To jest 14, tak.
Także szalejemy, słuchajcie. Zaraz będzie The Quest of Gold, kurde. No. Nam tu wyjdzie z tego. Tak, i ta główna brama się otwiera. Ale to akurat ładnie wygląda. Co ładnie wygląda? No te ściany tutaj tak z hieroglifami. Znaczy te tak słupy mi się na przykład nie podobają. No nie, słupy tu nie pasują tak. Totalnie. Kolorowe, takie brzydkie. Brzydkie, no nie pasuje to do tego, ale sama lokacja, sama, tak. Bardzo no. Ładna. O Jezu, tata, nie mogę tam, tak? No to co, mam wyskoczyć z barierek? O, nie dacie. Gadaj, że ja to nie zapisałem tego. Zapisałem. Zapisałeś? Nie. Muszę jeszcze jeden raz ciągnąć ten drugi słup. Nie, bo byłem pewny, że z tego środka... No właśnie, że ze środkowego uda mi się skoczyć na tę, a się nie udało. Nie złapała się. Chyba, znaczy, że po takim skąpu. Ale trzeba troszkę... Nie, prosto, tylko trzeba tak, wiesz... Tak naprawdę maksymalnie to zrobić. Wiesz, o co chodzi? No, teraz już wiem. No nie z samego odskoku, wiesz, czaisz. No to hamuwa trochę. Jak odskoczysz do tyłu, to takiej troszkę braknie. Trzeba wyczuć samemu. Będzie. No zostawię do środka, no to chociaż tyle. Hamuwa. Hamuwa! Hamuwa! Aha. O Boże. A nowy tu coś pacjent. Jest, czekajcie, jakiś wnękę widzę. On coś zostawia. O, mam sekret. Boże, ale bidny sekret. Bidny sekret masz. On coś zostawił? Tak, naboje do shotguna. Wezmę sobie małą apteczkę. Gdzie masz wnękę jakąś? Gdzieś po drodze? Mhm. Oj Boże, aha, to trzeba... No to dobra, tu filozofii nie widzę. Trzeba po prostu postawić to w odpowiednie miejsca. Pionki. Dobra, przypomina jakiegoś... mi się sala z globusami i z kierunkami. Ale okay. Nie z tymi globusami w bibliotece, tylko z tymi kierunkami. Była taka salka jeszcze. Jedna, to nawet nie były globusy, tylko takie ziemia. To trzeba było poustawiać w odpowiednich miejscach, kierunkach świata. Wiem, dobra. Kojarzysz. Bardzo mi się to mi się z tym kojarzy. No ale co, to tylko mamy do przodu, no właśnie, to tak wygląda. Ale to takie trochę dziwne, naprawdę? Znaczy, tylko to? Nie wiem, sprawdzam. No bo to by było... O Jezu, pieniądze to mi to uciekają. Dawaj. Głupienie. Dawaj mi tu. Jeszcze amo. O, bardzo ładnie. No to by było takie bardzo płytkie. Jak była... Aha, tak było. Jezu, było tak. Jeszcze słyszę takie bup, tak, bup, tak, nie? Tak, to słyszę to. Jakiś wiatrak jakby. Jakby z piątki, nie? No i tak, klapa się otworzyła. Naprawdę? Głupie. To już mogli zrobić jakieś takie, żeby to było pogmatwane, żeby można było tutaj, prawda, jakoś przestawiać tu, tam. A tak, tylko dosuwanie. Aha, no żadna zagadka. No tak, słychać wiatrak, tak. No jeszcze zielony przesuwam. Bo jest wiatrak, wiesz? Jest wiatrak. Ciągnął cię pewnie już, co? Nie. Co to jest? Wow. Wow. Wpadłem do wody i mnie gdzieś tepnęło. Checkpoint. A tutaj będą jakieś dowęży. A ty co? Co to jest? Bukłak. Przelewanie wody. Uwielbiam. Znaczy, no ja już sobie w ogóle napełnię, bo tu się da. No ja też. Quest of Gold nas, słuchaj, ale to jest small, ale napełnię. Już nas, słuchajcie, The Quest of Gold nauczył, że jak już dają i jest możliwość, to trzeba napełnić. Prawda? No, tak.
Tutaj coś za tym było, tak? Co to jest? A, to jest gem. Taki ładny. Oj, dwójkę pokazuje. Tylko, że nie mamy drugiego bukłaka do... chyba, że jest na tym. Nie. A tego się nie da przesunąć? Skąd mam wziąć drugi bukłak, żeby w... Aha, że dwójeczka. No dobrze, ale skąd mam wziąć drugi bukłak? No tutaj można wejść na górę, więc ja idę na... gdzie klapa jest, na tym klocku. A to widzisz, wejdźmy. Ja nie zauważyłam. Wejdźmy jeszcze na górę, zobaczymy. Myślałem, że szakale się obudzą, ale nie widzę. Ja też. To nie jest już takie, wiesz, końcowe trochę? Wiesz, bo to takie przelewanie... No wiem, no ja wiem, wiem. To takie końcowe było. Czekaj, czy będzie Set, czy tam Horus. Bo tak naprawdę oglądam te cutscenki, ale nie... Aha, jest kryształ. No jest. No, budziły się. Dziwnie mi tak mruga, jakoś takie czerwone coś. O Boże, i zginęłam. Nie powiedziałeś, że to się obsunęło w dół. To się obsunęło w dół? Ale ja nie klocek. Wiem. To jest tylko dobra jest. No ja sobie tak zleciałam, wiesz. No wiesz? Nie, zlazłem tak ładnie. Nie, po Bożemu. Ja nie Ej, my mamy granatnik w ogóle. Kiedy myśmy go zdobyli? Co ty gadasz? No mam granatnik. Hit. No to bardzo dobrze, bo... No oczywiście, bo ja mam bardzo dużo... A nie, nie mam dużo. No 7-6 takie tam. I wydawało, że miałem więcej. No i co? W związku z tym, że mamy to jedno? Jak to jest tylko jedno? Ja mam dwa. Aha, dwa? No ja mam dwa, te takie diamenciki. A skąd masz drugi? No drugi był za bukłakiem. Wiem, że wzięłaś. Nie? Za bukłakiem? No. Ja nie zauważyłam, gdzie tu masz drugi. Wiesz co? Jak za bukłakiem? Kono. A tu! O Jesus, A w życiu! W życiu bym tu nie polazła za to. No ale wiesz hit. Co? No hit. Hit nad hitami. Biorę bukłak. No to twórz tam dwójeczkę. Twórz tam dwójeczkę, mówisz? Twórz dwójeczkę, no. Uwielbiam to tworzyć. To nie jest takie złe. W ogóle ile mamy w tym? Gdzie się ten drugi bukłak zrobił? Tu mamy ile? Trzy. A tu? Nie wiadomo. No pięć pewnie. Zawsze było pięć. W dużym. Tak. To... Wylej to. Aha. Large water, ale nie pisze ile jest. Serio? Czemu nie pisze? Że co? Ile jest litrów? Nie, no jest, jak wejdziesz w te menu, nie? No to przecież nie pisze mi, ile jest litrów. Gdzie ci to no pisze? No jest, continue 3 liter Aha, water. Aha, 3 litry, dobra. 3 liter okay, water. Okej, 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 3 liter water. 3 liter okay. water. 3 liter water masz? 3 liter water. Kurde, ja zrobiłem 1 i 5. Ja też zrobiłam 1 i 5. Hit. Boże, zrobiliśmy hit, słuchajcie. Hit nad hitami. Zrobiłem znowu 3-3. Ja też... Jezu! Nie, no bo to trzeba zrobić tak. Trzeba... Nie no... Ale ja chciałam... Żeby dwójkę zrobić, co trzeba zrobić? Słuchajcie, co trzeba zrobić? Ja chcę to wylać, już. O, wylej to. Nie no, po co ja to zrobiłem? Przecież już to miałem. Wylej to. Wylej teraz to tu. O Boże. Tu mam 3, tu mam... Nie, to źle znowu robię. Nie wiem, Deseo, nie wiem. Weź mi to powiedz. No i... No. Czekaj, czekaj, czekaj. No tak, trzeba mieć 1 i 5. 1 trzeba wylać i z piątki przelać do trójki 3, żeby tam zostały 2. Czaisz? Nie. A, mam, dobra. Już wiesz? Nie. Masz dwa? No zrobiłem, ale no. to... Ale co? No ale nie co? Nie wiem, czy cię słuchałem. Aha. No może tak. No jak zwykle zresztą.
nie? Dobra. No. Mamy tak w zwyczaju. No mamy. No. Otworzyło się ładnie? Jakieś potwory? Otworzyło czy nie? O Jezu, zjeżdżam. A, kolejna sala, tak? Nie, jakieś znowu zagadki. Bardzo trudne zresztą. Checkpoint. O. Jakie trudne tu są zagadeczki. I tu jest nawet mała apteczunia. Mogliśmy wziąć na hard, wiesz? To nie wzięliśmy na harda? Nie, bo się bałeś. Bałem się? Jak małe dziecko. Tak, bo nie znamy customu. A, takie pierdzieluchy były. Takie właśnie, nie znamy. My nie znamy. Nie wiemy, jak to zrobić. Nie damy rady. Wiesz co? To ja sobie proponuję, no? Żeby jak skończymy, no? To jeszcze raz ten sam, ale już na hardzie. To wiesz co? Rób se to sam. Wiesz co, ale jesteś. No. Ktoś się namęczył. Dobra, ja już wiem, czym jest, co to jest za level, czym jest odwzorowane. No, tam ja z tymi wiem. Anubisami. Tylko... Nie wiem, co to trzeba zrobić. No po kolei trzeba wciskać kolory, tak jak pokazują. Na przykład zacznijmy ten od prawej, czyli czerwony, tylko najpierw tylko ta, a tak jak strzałka pokazuje. Czerwony, żółty, niebieski. Wciskaj. Czerwony, żółty, niebieski. Mhm. Czerwony, żółty, niebieski. Nie wiem w ogóle, co mam robić. A tu są przyciski. Czerwony. Byleby nie było podwodnego labiryntu, bo wyłączę i przestanę nagrywać. Żółty. I niebieski raz, proszę bardzo. Cyk. I otworzyły się te po prawej? I pewnie... Aha, spaliło mnie. I otworzy... A czemu mnie spaliło? No to se, o czerwony, niebieski, żółty, no. Źle mówisz. Ty chciałeś na harda grać. No to zacznijmy w takim razie te od lewej strony drzwi, ale bez sensu, czemu? To pewnie będą 3 diamenty do... do zdobycia, prawda? No dobra, nie pali się. Dobra, pipoka. Bo tam się pali, zobacz. No to żółty. Patrzcie, no to ten od lewej pierwszy musimy wejść. Czyli on się zaczyna żółty, niebieski, czerwony. Żółty, niebieski, czerwony. Prawie wybrałaś ten, który się pali. Powinnam ja nie wiem, po prostu być wierna i zawsze chodzić na lewiznę. A ja zaczęłam jakoś, nie wiem, od prawej, nie wiem po co i na co. Co się dajcie zadziało? Znać, jeżeli oglądają mnie ludzie ze szkoły, dajcie znać, jak tam rozpoczęcie roku szkolnego. Czy jesteście zadowoleni, jak tam w szkole, bo jestem ciekawa. Mój syn jest przeszczęśliwy. U mnie się tak, słuchajcie, z kwarantanny nic nie zmieniło. Wracam z pracy, CSGO leci. Kładę się spać, CSGO leci. Zaczyna się weekend, CSGO leci. Nie widzisz. U mnie się nic nie zmienia. I po co to wszystko? No ja nie wiem. No i znowu na te same kolory. To jest nudne. Boże, weźmy już. Dobra, nie, dobra, bo już mi kiedyś ktoś napisał, że strasznie marudza. Okej, okay, przestań. Bo zaś będzie, że ostatnio zrobiłaś się bardzo marudna. Więc przestanę. Nic już nie mówię. Dobra, poprzezwajmy się. Zobacz, jakie ładne. Widziałeś? Zobacz, jakie ładne. Ale zobacz, jakie ładne. Ale jakie śliczne w ogóle. Te klocki, takie pionki bardzo ładne. No. Aż mi się nos zatkał. Ty, a powiedz, że wiedziałeś w ogóle o tym, że pod tą taką niebieskawą łunę trzeba położyć ten niebieski kryształ. Ja powiem ci szczerze, że gdyby to się nie zapaliło, że to jest poprawne, to powiem ci, musiałabym długo nad tym myśleć. No widzisz? No. A zobacz, ale teraz zielony jest dalej. I czerwone ci powiem też, że to wcale nie tak blisko. Więc można zrobić zagadkę? No, można. A jak źle zrobisz, to się zagmatwasz i co? Tak. I kto by wiedział, że to podpowiada, że tutaj się błyska? Nikt by nie wiedział. Każdy by pchał, tak wiesz, no. Gdzie jest na najbliżej. Siłę. Albo gdzie jest najbliżej, no. No, no. No. I teraz ja biorę czerwień. Ja też. Właśnie już wstawiam na swoje miejsce i zobaczymy, czy jest dobrze. Ja się boję, że się zakopię i ten zielony to mnie przyciągnę. Teraz biorę żółty.
Ten zielony jest tak dalej, nie? No, z takiej ci powiem, ja nie wiem. Ci powiem, ale ja nie wiem. W ogóle żółty to jest, to nie jest kryształ, co to jest? A to już jest coś innego, pionek. To jeszcze jest coś, ja tego nie ruszam, widzisz, że to jest żółte. To jest żółte, czy to nie jest żółte? Nie. A bo to tutaj ma być, okej. Okay. Bo wiesz co, i widzisz, i to jest to, żółta poświata, a ten kwadracik jest zielony. He? No, on jest zielony. No on jest zielony. No nie wiem, ja żółte przesuwam. Może zaraz w innym świetle będzie żółtym, ale na razie jest zielonym. Nie wiem, no i teraz będę zielony przesuwał, bo przesuwam zielony, bo jest najdalej. Ale gdzie ty masz żółty kamień? Nie ma żółtego kamienia, jest zielony kamień. Nie, ale jest żółty pionek, nie? Taki... Tak, ale to na żółte pole przesuwam. Aha. Ale teraz próbuję zielony i spieprzyłem to. Jest źle. No bo ja właśnie mówię, że to jest zielone. I teraz ja to tak spieprzyłem i to do takiego stopnia... A nie, czekajcie, może nie jest tak źle. Tego już się nie da docunąć, ja pierdzielę. Czekaj, ja muszę pomyśleć. Coś ja to spieprzyłem, zrobił. Ja czekaj, to muszę jeszcze czekaj, raz. Ja też to chyba muszę jeszcze... Ale ja. To jest jednorazowe. A tutaj co jest? Ale co jest jednorazowe? No jak przesuniesz już na przykład niebieski, to już później się nie na przeciśniesz miejsce, że zielonym. Nie da się... No tak, nie przycisnę. Aha, i nie da się już tego? Nie. Gdzie ja zapisałem? O, hit! O, tu! Dobra, to zaraz będę u was tam. Ja muszę niestety zrobić cięcie. To ja też. Tylko. No, ja niestety. Też. Ja też. I to tak zdrowo cięcie muszę zrobić. No słuchajcie, jednak ta zagadka jest strasznie poważna. No, śmiejesz się, ale to jest, widzicie, mega w takim... My żeśmy już chcieli ironizować. Już, tak. A to jest, zobaczcie, zablokowaliśmy się, takie cwanie... No, takie cwaniaki, no! No, zrobicie, no, a tu autor zrobił nam pstryczek w nos, psikusa, proszę bardzo. Trzeba było, wiecie, jeszcze raz to wszystko od początku, także... Tak. A to był taki psikus, że Grzesiek musiał, słuchajcie, nawet nalewać bukłaków wody na nowo. Bo sobie nadpisałem. Także psikus autora się udał. No i co się stało? Pewnie coś krata, co? Się obniżyło. O Boże, coś się rozwaliło? A, mam kryształ, kolejny kryształ. Kolejny kryształ. No dobra, biorę. Wiem. Jakieś drzwi się tu otworzyły. No i obadam teren. Tak. O, do wody wskakujemy. Nic nowego. A to my tu już byliśmy przecież. To po co? No bo teraz musisz kryształ? Chyba znowu następne. Aha, następne, no następne tak. Kolorki, nie? Czyli tam się chyba tam gdzieś się nie pali. Mam nadzieję. No tak, czyli... Aha, teraz strzałka jest w odwrotną stronę, czyli niebieski, czerwony, żółty, bo to chyba strzałkami się trzeba, nie? Strzałki, niebieski. No tak. Może być. Wybierować się zaraz zobaczymy, czy to jest... Dobra, ja już jestem też. Czerwony, pisnę. Niebieski i żółty, sprawdźmy. Czy moja teoria się, słuchajcie, sprawdzi, strzałki, że dają... No chyba tak, bo się nie spaliłam, a zobaczmy, czy się otworzyło. Czy ja mogę to zabrać? Aha, to się rozdupcy. A można tak, to normalnie, swobodnie zabrać, czy to... Tak, można. Czyli strzałki, słuchaj, to jest wyznacznik. I znowu winda. Co A gdzie mówisz, że się otworzyło? Ta kratka tam? No nie wchodzisz do windy, jak przyjechałeś, tylko takie drzwi się otworzyły na wprost. Znaczy one były otwarte, tylko tutaj ta kratka jest. Widzisz, dobra. I plum, znowu jesteśmy w basenie. No dobra. A jakie teraz kolorki na przykład ciśniesz? No tak jak masz następną kratkę i tak jak strzałka cię prowali, czyli to co tam było? Czerwony chyba? Nie, niebieski, czerwony, żółty, tak? Niebieski, czerwony, żółty, czyli środkowa. Tak, muszę czwórkę teraz zrobić, wiesz? Niebieski, czerwony, żółty. Czwórkę trzeba zrobić. Czyli tak. Jak to się robiło? Pamiętasz? Niebieski, czerwony, żółty. Czwórkę? No. Ale to tam jak przejdziesz przez tą bramę, tak? Tak. Każę zrobić. Tu jest jedynka. Pokaż.
A, to jest przycisk do czwórkę otwieracz. To kazało zrobić, tak? Czwórkę. No dobra. No to wiem, to trzeba wylać w takim razie. Czyli to przelewamy do dużego. Tu nalewamy 3 i przesuwamy do dużego, dobra. Jaskie czerwone, żółty. Tyle wiem. Czwóreczka. O, ja dopiero tu jestem. Czwórka, to jeszcze raz. Ja mam tutaj trójkę. Trójkę, a tu nie mam nic. Naprawdę? O! Naprawdę? Wierconko. Jest 18.44. Wiercenie jest. Tu mam jeden. Mamma mia. Co on odpierdziela? Ja chciałem, żebyś wylała to. Wow! Ciebie się tu nie spodziewałam. Coś ty po ptasie. Tu mam 3, a tu mam 2. Nie wiem, jak zrobić 4. O Boże. No, nalewasz do małego 3, przelewasz do dużego. Mam do 2. Małego znowu nalewa. Nie wiem. No właśnie. Nie pamiętam. Poczekaj, 3. Chyba wiem, jak dobra. Ja to zrobiłam. A, to jest dobra, mam. Masz? No. Mam. Widzisz, jakiś mądrych pulek. Chyba wyłącz to wiercenie lepiej. No ale co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. Idź tam się przejdź i powiedz, co myślisz. Co się zadziało w ogóle? Lepiej nie. Lepiej nie. Złożyło się coś tu? No wziąłeś kryształ? Kryształ? Najpierw tu jest jakaś dźwignia, czekaj. O, tu jeszcze piesek. Ja bym chciała tam piętro niżej. Kryształ, o czym ty mówisz do mnie? No właśnie, tutaj bym chciała. Aha, tu w ten sposób, no dobra. No i ostatnie drzwi zostały. No tak. Byle nie labirynt, bo będzie źle. Czyli tam strzałka... A to potworek czeka na nas, jakbyśmy źle tak, zrobili. Tak, tak. A ty, czyli ty. Czyli czerwony, żółty, niebieski. Czy można się tu wrócić? Nie, to nie można. Czerwony. Żółty. No weź, chłopie. Daj sejsana. Bez przesady. Pójdę tam ci nastukam. Aha, tu jesteśmy... Aha, tu są te nasze te, dobra. No i ostatnie wchodzą. Okej. Okay. Czerwony, żółty, niebieski, tak? Mm-hmm. Nie. Nie. No, zobacz, jak tam jest, już nie pamiętam. Ale to od dołu mam to brać? Tak. No, tak jak czerwony, strzałka żółty. Ci pokazuje. Mhm. Co? Tak. Co to za... No tak, dobrze mówisz. No. Jezus, jak nie chrapanie, to wiercenie. Jesus. O bo. Co to ma za zagadka, kolec i kratka? Co to za cyfry w ogóle? What the heck? What the fluff? Mhm, jakieś dźwignie beznadziejne. Czerwony, żółty, niebieski, czerwony, żółty, niebieski. Nie wiem. Okej. Okay. Tu jest na przykład czwórka czarna. To jest trójka czarna, jedynka czarna. No i pewnie... Ja dopiero windą jadę, o czym ty do mnie mówisz? Dobra, są jakieś dźwignie. No i co robisz? Jaki masz pomysł? Nie wiem właśnie nawet. Chodzi pewnie o odpalenie... Aha, dobra, może po kolei trzeba po prostu to zrobić. Czyli na przykład, nie wiem, jedynkę czarną od razu najpierw wziąć, tak? Nie, to jest dwójka. Że o to chodzi? To jest w ogóle apteczka. To jest 4, a czemu 4 jest na czarno tutaj? Właśnie, nie wiem, w kolejności może najpierw zrobić, czyli tak, jedynkę najpierw. Gdzie jest jedynka? Nie rozumiem. No ale to by było zbyt banalne. Nie, no, tu jest sensu. No właśnie o to chodzi, czemu jest na czarno, czaisz? Jedynka jest tu. Dziwne. Powiem ci, że dziwne.
Jest no, czwórka. Się nie otworzyła, bez sensu. A tu jest jedyneczka? Tak, tu jest jedyneczka. To jest takie zapalanie, aha. Pochodni chyba, tak? No ale zapaliło? Żadna się jeszcze mi nie zapaliła. O, też zapaliła nie. Się jedna. O, i otworzyło się coś. Czwórka mi się otworzyła. Jakby ta na czarno, nie? No ale tam jest bebok. S.O. bebok. To też otworzyło. No ale tu nie mogę wejść, o co chodzi? Jest bebok? Bebok bebokowy. Tutaj nie mogę przejść, bo jest nie jakaś mogę. Niewidzialna ściana. Właśnie jest niewidzialna ściana. Nie mogę to jest nic jakieś zrobić. Fałszywe coś. Czwórka. Albo się coś zamknęło. Się coś zamknęło. O matko, teraz to ktoś wyjechał. Znowu się coś otworzyło. Teraz mi się dwójka otworzyła. A co zrobiłeś? Nie wiem, lecę. O, checkpoint mam. No tak, dwójkę mam na górze. Jedynkę mam na dole. Czwórkę mam na dole. Otworzyła mi się jedynka. A, i trójkę mam na dole. No nie wiem. Jedynka mi się otworzyła. No Jezu, zaraz go kopnę w dupę, no bo nie da się tak nagrywać. Naprawdę, każdy mi przeszkadza. Mam laser w ogóle. O, jakaś sala wielka. Bo ja mam taką salę z ogniami. A ja mam salę... Nie, dobra, musimy zrobić... Za chwilę będziemy. Za chwilę będziemy.